Cześć busmenki i busmeni. Świeci, nie świeci. Zwykła pierdółka, wydaje się, że to nic ważnego, natomiast grozi za to mandat. Możecie też nie przejść przeglądu technicznego. Let's do it. Zapraszam. Najprawdopodobniej przepaliła się żarówka, ale odkręcimy sobie cały boczek z tyłu. Zdejmiemy listwę i zobaczymy także na styki, bo one bardzo lubią śniedzieć. Pod tą listwą jest uszczelka, która lubi sobie przeciekać. Wiadomo, myjeczka, zima, wiecie, dużo wody, dużo błota. Może tam nalecieć dużo różnego rodzaju syfu. Sprawdzimy, wymienimy żaróweczkę. Działamy. Tutaj standardowo troszeczkę kręcenie, jak widzicie, dość sporo tego, dlatego ja się biorę za kręcenie, a wy może za ten czas zrobicie sobie kawkę. Plecki zdjęte. I teraz możemy to zrobić w taki sposób, że odkręcilibyśmy sobie tą listwę, obejrzeli. Natomiast można to też zrobić w prostszy sposób, po prostu tutaj sobie wyciągniemy całe to gniazdko z tą kosteczką, wymienimy żarówkę, obejrzymy, jaki jest mniej więcej stan styków. Także zapraszam Was tutaj, to Wam pokażę od razu, jak tą kosteczkę sobie wypiąć. Tutaj w tej kosteczce naciskamy ten zatrzask. Wyszło. I teraz delikatnie wyciągamy całą kostkę. Jak widzicie, ona jest w idealnym stanie. Wiecie, nowa furka. To też troszeczkę inaczej. Natomiast wy zwróćcie uwagę, czy nie jest zaśniedziała, nie jest zabrudzona, jakaś zawilgocona. Warto sobie to przeczyścić. Wyciągam winowajcę, czyli naszą żarówkę. Ona generalnie nawet się chyba nie spaliła, ale widzicie, jakoś jak jakoś. Teraz zakładamy nową żaróweczkę. Dobra, siedzi. Kosteczka ląduje z powrotem na swoim miejscu. Siedzi, zapinamy. Zaraz założę sobie boczek, ale oszczędzę Wam już tego, bo to nic fajnego. Wejdę tylko do środka i podświetlę sobie, żeby zobaczyć, czy na pewno żaróweczka działa. Albo zrobi to Wiktor. Wiktor, na pakę. To się wytnie, no. Dobra, no to busiarz Tomek kontroluje. Świeci, świeci. Wszystko gotowe, jedziemy na przegląd. Do zobaczenia. Jak widzicie, części u nas dostatek. Możecie sami je wymieniać. Pamiętajcie, bądźcie na bieżąco. Wystarczy kliknąć suba. Śledźcie kanał. Uczcie się, bawcie się. Zapraszamy.